challenge shield. No i dobra, to tutaj mamy. No i spokoj, już jesteśmy tutaj na miejscu. I co tutaj teraz mamy? Aha, tu będziemy musieli przesunąć, co nie? Jo. Okej, i teraz tutaj, pyk. Tu się nam otworzyło. I co? I to tyle? Czy coś jeszcze? Czy już możemy sobie stąd iść? Chyba stąd możemy iść co jedynie. Tam jeszcze skrzynka jest. Idziemy do niej. Dobra, szybciutko. Uwaga. Dobrze. Kociołkowy piegusek zawsze się przyda, zawsze na propsie. Wiecie, chcę sobie teraz taki mały zapas nagrać z tego Harego, bo jednak fajnie byłoby mieć już to z głowy, co nie? Dlatego teraz tak mocno tryharduję z tymi odcinkami. Co teraz? No jesteśmy tutaj i co? I nic? I nic? Co to ma znaczyć? Aha, chyba że my musimy jeszcze raz przesuwać to coś. No to wtedy kumam. Tu mamy coś do otworzenia. A, widzicie, tu u nas nie było. Mięta, czekolada, kiełki. Fajne te. Fajne znajdźki. A pumpkin pasty. Ciasteczko dniowe. O, co tutaj mamy? Karty czarodziejów. Albo kartę czarodzieja. A wizard card. Karta czarodziejów. No to mamy jedną kartę czarodziejów. Dimfner Firmage. 1612 to 1698. Famously abducted by pixies while on holiday in Cornwall and lived in mortal dread of them thereafter. Failed to persuade the Ministry of Magic to have all pixies humanely destroyed. Nie udało się jej jednak przekonać Ministerstwa Magii do ich całkowitego wytępienia i ona żyła od 1612 do 1698, czyli no całkiem sporo sobie żyłaś, koleżanko droga. Dobra, skoro tu już mamy zrobione, tu chyba już nic nie ma, co nie? Nic nie ma, nic a nic. Zero, nul. Nul! To możemy sobie stąd iść. Iść sobie stąd! Dobra, i teraz tak bez żartów. Gdzie mamy teraz dalej iść? Tu żeśmy przyszli. O, ładnie przeskoczyłem, to jest prawda. Prawda to. Tutaj mamy jeszcze jakieś pomieszczenie z tego co widzę. Tylko jak tam się dostać? To jest dobry pomysł. Dobry pomysł, dobre pytanie. Może to musimy poprzesuwać? Się dostanie. Ty, tu jest, patrzcie. O kurde. Ale odkryłem.
Lumos! No to mamy boss fight, widzę teraz, który jest dosyć prosty, ponieważ polega na tym, że musimy tym światłem Lumos unicestwiać te duchy. Co mi tak mignęło? What the fuck? Szybko, ładuj! Harry! No to fajny boss fight. O-o, mój stan życia jest krytyczny. O kurde, ty już padli? A challenge shield. Piąta tarcza zadań, fajnie. Ej, to ja nie sądziłem, że oni tak szybko padną. Ty, ja myślałem, że ten boss fight jednak będzie trochę bardziej wycieńczający jak na pierwszy, ale... Ale gierka mnie tutaj nie zaskoczyła. Nie, powiem szczerze, że mnie zaskakuje ta gierka pod tym względem, że mamy takie właśnie dodatkowe fajne content. Uważam, że to jest jak najbardziej na plus. Tego bardzo brakowało w wersji na PC-cie i na PS1, więc tutaj szapoba dla twórców po raz kolejny. Okej, więc teraz się tutaj nam kraty otworzą, więc będziemy musieli udać się w tamte rejony. W tamte rejony z rejony. Ale nam tutaj kurde ładnie HP się podbudowało. I żeby nie było, ja wiem, że zaraz ktokolwiek powie, że o, zgapiesz od Sebulby, bo Sebulba też pod trójkątem miał Lumos ustawione. Ej, mam takie prawo, okej? Okay? Mam prawo sobie też podobnie ustawić. O, szósta tarcza zadań. Fajnie. Chyba będziemy mieli wszystkie, tak mi się wydaje. Mogę się mylić oczywiście, ale takie odnoszę wrażenie. Czyżbyśmy musieli teraz w tego gargulca trafić? Aha, to tak to działa. Myślałem, że to działa tak jak w wersji PC-towej więźnia i komnaty tajemnic, gdzie trzeba było po prostu... I w kamieniu, bo sorry, w kamieniu też to było. Że trzeba było Lumos trafić w tego... W gargulca. A co tutaj mamy za drzwi? Te, a otworzę sobie te drzwi. A co mi szkodzi? Coś tu mamy? O, tarcza zadań. Widzicie? Bym pominął. Pewnie i tak wszystkich nie będziemy mieli, bo przecież tam były segmenty z zaklęcia Lumos, gdzie nie mogliśmy wejść, bo jeszcze nie znaliśmy tego czaru, więc... Aha, i ten Lumos teraz działa cały czas, on nie znika. No to też całkiem fajnie. Aha, nie doskoczył Harry. Harry Potter nie doskoczył. Tamtą tarczę... Kurde, Harry! Nie leć tak do przodu.
Tamtą tarczę chyba nam zaliczyło, co nie? Aż się upewnię. Wolę mimo co, wiecie, przezorny zawsze ubezpieczony. Gorzej będzie, jak nam to nie zaliczyło. No to wtedy trochę wpyte będzie. Ale nie, z tego co widzę zaliczyło, dobra. To never mind. Dobra, musiałem zmienić kamerę. Teraz doskoczy tędy. Dokładnie. I lecimy do góry, po tamtą tarczę. Harry, proszę cię. Dokładnie, skacz tak jak teraz. A będzie... Dobrze. Będzie źle, jak będziesz skakał inaczej. Będziesz miał wciry. Dobrze. Dokładnie tak. Dokładnie tak. A challenge shield. Siódma tarcza zadań. O, i tu mamy koniec już chyba, co nie? Tak jest, tutaj mamy już końcówkę tego zadanka. Myśmy wrócili do punktu wyjścia w zasadzie. Ta, dobra. To ogarnimy w takim razie. A, dobra, tutaj nie działa. Okej. No dobra, no to skoro nie działa, no to możemy sobie stąd iść. W sumie to już Harry sobie przeszedł. Aż się wody napije. Harry, I'll give that a B. That's all for today. Class dismissed. Piąteczka, ładnie, ładnie, podoba mi się to. Ten Neville spalony tam w tle idzie bez kitu, ale on jest przegrywem dopiero. Rada, w dowolnym momencie po wykonaniu wszystkich zadań na dany dzień możesz odwiedzić obszar zadania zaklęcia. Aha, czyli będziemy mogli się chyba tutaj cofnąć nawet. Dobra, zobaczmy co mamy jeszcze do zrobienia. Aha, czyli tu już mamy to tyle. Tyle z dzisiejszego dnia w takim razie. No to fajnie, kurczaki pieczone. Flying class next. Aha, lekcja latania jako jest następna. Dobra, czyli będziemy sobie szli uczyć się latać na miotle. O, proszę, no to fajnie. Nic tutaj nie mamy innego? Nic tutaj nie pominąłem? Nie no, skądże? Ja bym miał coś pominąć? Ja? No co wy?
Nie, podoba bardzo mi się ta gierka. Ta wersja mi się bardzo podoba. To chyba jedna będzie z najlepszych wersji. Harry, I'll show you where the flying lesson is. Follow me. Serio, to będzie chyba najlepsza wersja, jaka kiedykolwiek mogła istnieć. Tutaj idziemy? Czy tutaj? Nie, to tam. Tam coś jest? No i gdzie idziemy? W ogóle jakbyście widzieli, że tutaj gierka ma jakieś lekkie ścinki, to przepraszam najmocniej, ale to nie jest spowodowane moim komputerem. Tylko to jest spowodowane tym, że po prostu gra chodzi tylko w 25 FPS-ach, przez co będzie miała lekkie spadki w niektórych miejscach. Co trochę przykre jest, nie powiem, że nie. I podejrzewam, że musimy iść teraz tędy na dwór. Bo jak żeby inaczej. Tereny Hogwartu, albo błonie Hogwartu, jakby to wersja PC-towa nazwała. Wypadałoby za niedługo zapisać. Kurde. I lecimy sobie, kurde. Zaraz wam pokażę te błonie Hogwartu, tylko jak skończymy lekcję latania. To myślę, że będzie dobry pomysł. Ale nie, ładnie tutaj ten wybieg zrobili tutaj. Szapoba dla twórców. Szapoba. Good afternoon, class. Good afternoon, Madam Hooch. Welcome to your first flying lesson. Well, what are you waiting for? Everyone step up to their broomsticks. Twoja miotła została skonfigurowana. Jeśli zechcesz zmienić konfigurację, możesz to zrobić w dowolnej chwili w menu opcji. Dobra. See before you a course comprising enchanted rings. What you must do is to fly through as many of these rings as possible in the correct order. Are you ready, Potter? Tak, jestem gotowy. No i mamy, kurde, lekcję latania. Choć przyznam szczerze, że tutaj kontrolowanie Pottera jest troszeczkę przyjemniejsze. Nie powiem, że nie. O, i tak w ogóle wygląda błonie Hogwartu. Czyli ten cały wybieg. Powiem wam szczerze, że to jest po prostu mistrzostwo świata, co oni tutaj ogarnęli. I tu mówię całkowicie szczerze, bez żadnej, kurde, ironii, bez żadnego sarkazmu. Bez żadnego sarkazmu. Now for the examination, where a grade will be awarded depending on how well you complete the course. Dobra. O kurde, piękny tutaj ocean. Can't afford to miss many more rings, Potter. Jak opuściłem pierścień, skoro lecę tak, jak powinienem lecieć? Chyba, że faktycznie, kurde, coś opuściłem, to przepraszam, wtedy zwracam honor. Proszę pani.